Bardzo mnie cieszy, że omawiamy projekt ustawy, która odwraca jeden ze skutków złego PiS-owskiego ładu. Nadmierne uprawnienia kontrolne dla Krajowej Administracji Skarbowej nadane jej przez poprzednią ekipę wynikają z założenia, żeby możliwie jak najbardziej gnębić podatników, ale niestety nie obowiązywały niektórych polityków. To widać wyraźnie teraz, kiedy na jaw wychodzą liczne przestępstwa gospodarcze i powiązania mafijne Zjednoczonej Prawicy. Prośbą i groźbą nie można ich skłonić, żeby stanęli przed obliczem sprawiedliwości. Dziwnym trafem jakoś rozbiegli się po świecie, albo nie można ich skłonić, by przybyli na przesłuchanie. Więc Krajowa Administracja Skarbowa też jakoś wtedy nie kwapiła się, aby skorzystać ze swoich uprawnień i żeby zapobiegać i skutecznie pociągnąć do odpowiedzialności tych polityków albo tropić tych funkcyjnych złodziei. Dlatego tamtych wszystkich trzeba rozliczyć i sprawiedliwie ukarać, a ten przepis trzeba zmienić i zapewnić równowagę pomiędzy obywatelem a państwem. Do zmiany. PiS-owski ład do kosza.